Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia znad śniadania. Właśnie przygotowuję śniadanie, słuchajcie. I tak, mam tutaj przygotowany chleb, to jest chleb ze słonecznikiem czy z jakimś ziarnem. Tu jest twarożek z rzodkiewką, syrop malinowy. I tutaj mam jeszcze masło, taką osełkę z czosnkiem, miód. Tutaj herbata się robi, ale słuchajcie, coś co przyszło mi do głowy, to, że ja Wam chyba nie powiedziałam tego wczoraj. Ja ogólnie zrobiłam zapasy sobie takie, wiecie, no nie wiem, generalnie mój plan jest taki, żeby zostać w domu jak najdłużej, żeby naprawdę nie musieć wychodzić do sklepu, więc raczej nie będę wychodziła, wiecie, po coś, że mi czegoś brakuje, tylko będę starała się zużyć po prostu wszystko to, co mam w domu, więc myślę, że 2 tygodnie jest realne, żeby naprawdę nie wychodzić i wiecie, korzystać z tego, co mam. Ale w związku z tym właśnie, że no, zapasy są zrobione, jakie są. Ja Wam może też później opowiem. Ja też do końca nie umiem robić zapasów, bo na przykład ja nie kupowałam takich rzeczy jak konserwy czy jakieś takie rzeczy, wiecie, wypakowane, bo ja tego w ogóle nie jem, więc no, dla mnie to jest akurat marnotrawstwo, że kupiłabym coś, czego nie jem, co prawdopodobnie nie mam. No albo oddam, albo nie, no, nie wyrzucę, ale właśnie o to chodzi, że no... Ja na co dzień też staram się jeść raczej, wiecie, nie wiem, warzywa, owoce, a to są rzeczy, które szybko się psują, więc trzeba właśnie pod tym kątem, pomyślałam, że właśnie trzeba tak zorganizować sobie jakby całe te zapasy, żeby na początek na przykład właśnie jeść rzeczy, które mogą się szybciej popsuć. No a później takie, które na przykład można przetworzyć, wiecie, makaron, sosy na przykład, no to może poleżeć. No a właśnie muszę zacząć tak od takich rzeczy, które po prostu nie mogą tak długo leżeć. Także taki jest mój plan. Dajcie znać, jak Wy macie, bo właśnie myślę, że też trzeba do tego podejść troszkę tak logistycznie właśnie, żeby się nagle potem nie okazało, że tutaj tego mi brakuje, tego brakuje i trzeba iść do sklepu. A bardzo chciałabym tego uniknąć po prostu, bo tak naprawdę... Jak to było? Mniej więcej od wtorku, słuchajcie, jestem w domu, w sensie od tego wtorku, gdzie była ta cała konferencja. Tak, to ja już wtedy w domu byłam tak naprawdę, czyli no prawie tydzień, powiedzmy, przed, no, przed tą taką oficjalną wiadomością, żeby raczej wszyscy zostali w domach, tak, sklepy pozamykane, no wszystko praktycznie pozamykane, nic nie działa, granice pozamykane, także staram się już od tego czasu tak naprawdę być w domu, no i właśnie zrobiłam sobie takie większe zakupy, no ale na ile to wystarczy? To nie wiem. No mam nadzieję, że właśnie długo i że nie będę musiała iść do tego sklepu. Także teraz robię śniadanie, a później się do Was odezwę. Może dokończę myśl, bo chodzi mi o to w związku na przykład z tym śniadaniem, że właśnie na przykład staram się teraz jeść takie rzeczy, czyli na przykład chleb, który albo się zeschnie, no mogłabym go zamrozić, ale generalnie myślę, że lepiej zjeść po prostu jakiś świeży, a na przykład takie rzeczy jak owsianka zostawiam sobie na później. Także no właśnie tak staram się to zorganizować, żeby właśnie najpierw zużywać te rzeczy, a tak jak mówię, no owsianka i tak może stać, więc mogę sobie jeść ją później. Mleko mam też takie, które może stać, więc nie ma z tym problemu. No, to tyle, jeżeli chodzi o śniadanie. Także smacznego i odezwę się do Was po. Hej, witam się z tej strony. Słuchajcie, ogarnęłam się, porobiłam rzeczy, które miałam porobić, nagrałam dla Was film, z czego jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wy również. Nie wiem, czy jest sens pytać o to, czy na przykład chcecie teraz filmy codziennie, bo też nie wiem, kiedy, słuchajcie, to wrzucę, jak to obrobię, czy nie wiem, czy mam wrzucać sama filmy codziennie, czy tak naprawdę większość z Was i tak chodzi do pracy, i tak nie ma na to czasu, więc tak naprawdę chodzi o wieczory, a wieczory bardzo często na przykład, nie wiem, wyglądają moim zdaniem tak samo, w sensie, że jeżeli na przykład nie macie rodzinę, no to i tak po szkole, po przedszkolu, po lekcjach, no to i tak właśnie wieczorem na przykład właśnie było odrabianie lekcji, jakieś takie rzeczy standardowe, niekoniecznie wychodzenie gdzieś na dwór, tylko właśnie i tak spędzanie czasu w domu, więc jakieś gotowanie, przygotowywanie rzeczy, więc może to się nie zmieniło u Was, a może tak, dajcie mi znać. Nie wiem, jaka będzie sytuacja w zasadzie, tak? Czy my na przykład będziemy siedzieli tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc? No bo różne tutaj są jakby teorie i przewidywania. Na razie nikt nic nie mówi, tak? U mnie w firmie też nie wiadomo w zasadzie, do kiedy będzie taka sytuacja. Wiadomo, no po prostu trzeba czekać, aż to się wszystko unormuje. Więc takie 2 tygodnie to mi się wydaje, że to jest minimum, jak będzie jednak takie zalecenie, żeby zostać w domu. Słuchajcie, to jest też niesamowite. Ja patrzę przez okno, słuchajcie, tam świat... Wygląda normalnie, wiecie, wygląda tak jak zawsze, tylko że nie ma ludzi na przykład. No i tak dziwnie się porobiło, kurczę, naprawdę, wiecie co, no nie spodziewałam się, że
że dożyję czegoś takiego. Ja pamiętam, jak na przykład moi rodzice widzieli puste półki, żyli w takim świecie, ale to był zupełnie inny świat. No teraz jak na przykład były puste półki przed właśnie tym, tą sytuacją, no nic, no słuchajcie, zobaczymy. Także ja zobaczę, jak to będzie, czy będę wrzucała codziennie, czy nie, natomiast fajnie by było dostać od Was taką informację, czy wy macie w zasadzie czas na przykład oglądać filmy, czy to jest właśnie w zasadzie w tygodniu będzie tak samo, tylko tyle, że te weekendy na przykład są takie ograniczone, że raczej się nigdzie nie wychodzi, ewentualnie jakiś tam spacer i tyle, ale na przykład może większość z Was i tak na przykład siedzi z dziećmi, więc raczej zajmuje się w ciągu dnia i tak dziećmi, a nie wychodzi gdzieś i nie bawi się i nie ma czasu tak naprawdę dla siebie właśnie, tylko musi się zająć. Także dajcie mi znać mimo wszystko. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. A ja, słuchajcie, mam na nosie nowe okulary, o których Wam mówiłam, że sobie zamówiłam. No i tak właśnie, już pewnie zauważyliście od razu, natomiast tak, przyszłam się, znaczy też pokazać w nich, po prostu w nich teraz chodzę, dlatego że też te moje czarne, słuchajcie, zostawiłam w salonie, bo miałam z nimi taki mały problem i chciałam, żeby po prostu to sprawdzili, czy to się w ogóle da, czy to jest kwestia na przykład po prostu szkieł, bo takie kropki mi tam widziałam. Jakby to nie jest uszkodzenie szkła, tylko po prostu może to jest kwestia po prostu wyprofilowania tego modelu, no ale oni mają to sprawdzić i dać mi znać, co prawda teraz może się to trochę przedłużyć, no ale mam te, także nie żałuję. No i słuchajcie, zdecydowałam się na nowy model. To jest ponownie firma Muscat i to jest, słuchajcie, już Wam mówię model, bo może będą pytania. To jest model Chloe i kolor Gold Sand. Także tak one się prezentują. Nie wiem, czy Wam się podobają, czy nie. Natomiast słuchajcie, ja w ogóle nie szukałam nowych okularów, bo jak wiecie, ja uwielbiam te swoje czarne. Po prostu one są dla mnie idealne i uważam, że super znaleźć po prostu model, który się Wam podoba. I w ogóle, no nie wiem, ja dzięki niemu zaczęłam chodzić częściej w okularach, bardzo to lubię. Jedyne, co mi przeszkadza, to już Wam kiedyś mówiłam, to, że po prostu jak mam okulary takie korekcyjne i świeci słońce, ja mam bardzo wrażliwe oczy, bardzo mi to przeszkadza. Po prostu ja jestem wtedy zmęczona, mnie to bardzo razi, boli mnie głowa albo na przykład chce mi się spać, ale ogólnie po prostu jak jest takie słońce, na przykład jak widzę rano wstaję, słuchajcie, i świeci słońce, zakładam soczewki, bo wtedy mogę założyć okulary przeciwsłoneczne, więc to jest dla mnie tak trochę priorytet, a to jest właśnie taki trochę problem. O tyle, że właśnie założę okularów na okulary. A też robienie okularów korekcyjnych, ciemnych, też nie zawsze, słuchajcie, zdaje egzamin. Dlatego, że na przykład, jak na przykład, nie wiem, widzicie w tunel, tak, gdzie jest ciemno na przykład, no to też te okulary ciemne wypadałoby zdjąć, no ale nie możecie ich zdjąć, bo macie tam korekcję. Więc no to są takie zawsze, wiecie, słuchajcie, problemy, ale nieważne. W każdym razie zamówiłam ten model, bardzo mi się podoba, jest bardzo wygodny, powiem Wam szczerze, jest bardzo lekki, jest lżejszy, mam wrażenie, niż ten czarny. Może dla niektórych będzie duży, za duży, mi się to generalnie bardzo podoba. W ogóle moje kryterium jest zawsze od jakiegoś czasu wybierania okularów, one muszą mieć noski. Ja muszę mieć okulary z noskami, ja po prostu je sama sobie profiluję, ja nienawidzę, jak mi tutaj dotyka coś policzków, więc to jest dla mnie przede wszystkim najważniejsze. Mi po prostu nie może tutaj nic dotykać policzków, dlatego muszę mieć te noski. I to jest dla mnie najważniejsze. Już pal licho, że nie mogę sobie okularów na włosy założyć, czy gdzieś tam po prostu nie. Jeżeli chodzi o przeciwsłoneczne, to trudno. Ale takie jest moje kryterium. No i ogólnie też polubiłam duże okulary, dlatego że wtedy mam takie duże pole widzenia. I ja się z tym naprawdę bardzo dobrze czuję. Po prostu one są mega wygodne, tak jak mówię, są bardzo lekkie. Bardzo mi się podobają. No po prostu ja nawet, tak jak Wam mówiłam, ja nie szukałam okularów, bo ja byłam zadowolona z tych czarnych. Natomiast pojechałam do sklepu i tak z ciekawości przymierzyłam kilka. I uważam, że te wyglądają bardzo ładnie, bo ja też złota nie noszę za bardzo. Ja noszę srebrne rzeczy, mam kilka rzeczy złotych, ale ogólnie nie powiedziałabym, że noszę złoto, chociaż nie, mam torebkę ze złotymi obuciami, jakoś też nie zwracam na to często uwagi, ale jak wybieram biżuterię, to wybieram srebrną. Ale nieważne, chodzi mi o to, że te okulary, mam wrażenie, i ten kolor bardzo ładnie pasują jakby do karnacji, one są po prostu delikatne, bo one nie są ani srebrne, ani takie bardzo złote, ten kolor jest taki, jak na przykład w Diorze jest taki szampańskie złoto, coś takiego i ono pasuje do złota i do srebra, to mam wrażenie, że to jest coś takiego, to bardzo ładnie po prostu współgra z karnacją, ze skórą, bardzo ładnie tak się zlewa, bo to nie jest taki, wiecie, taki bardzo ostentacyjny model, to nie jest coś, co widać tak od razu, mam wrażenie, tylko on tak się właśnie trochę stapia z twarzą, no są duże jakby, ale są bardzo lekkie i są bardzo delikatne, więc mnie się mega podobają, dajcie znać, co myślicie, bo w sklepie tam chyba nikt mi nie napisał za bardzo, te przeciwsłoneczne Wam się podobały, też mi się podobają, ale nie mają nosków niestety, a te są moim zdaniem super, także mam takie teraz okulary, więc takich będę teraz chodzić na zmianę pewnie, jak tamte mi przyjdą, ale są bardzo fajne, Wam bardzo polecam po prostu, jestem zadowolona. Druga rzecz jest taka, że zrobiłam sobie wczoraj paznokcie i słuchajcie, nałożyłam taki lakier, a już Wam zaraz coś pokażę. A! Właśnie, bo czy Wam to coś powie, że ja mam taki lakier, bo chodzi o to, że
No. Nie chce się to wyostrzyć, wiecie? No nic, no ale widać. O! Bardzo mi się podoba. W ogóle jestem ostatnio trochę na etapie takich bardzo jasnych lakierów, takich nude, takich beżo-brązów, takich brudnych, ale czystych, znaczy brudnych kolorów, ale czystych paznokci, że są takie, takie podkreślone, ale delikatne, takie neutralne, o, takich kolorów. I słuchajcie, ostatnio byłam właśnie na wyspie Semilac, no i była promocja i kupiłam kilka lakierów, więc zaraz wam pokażę, co kupiłam, a jeszcze sobie uzupełniłam te próbniki, z czego jestem mega zadowolona. Pokazywałam wam wczoraj, że właśnie kupiłam jakiś czas temu takie próbniki, bo chciałam właśnie zrobić sobie w końcu taki swój przegląd tego, co mam, bo potem po prostu sięgam po te lakiery, nie wiem, co ja chcę, a tak wezmę sobie ten próbnik, nawet na zakupy czasami mogę go zabierać, żeby nie kupować na przykład podobnych kolorów, bo już kupuję podobne, ale to jest kwestia tego, że po prostu mi się podobają takie kolory, a jak wiadomo, znaczy ja po prostu jestem taka, że ja widzę różnicę. Dla mnie każdy odcień to jest inny odcień, to jest zupełnie inny kolor i coś mi się może podobać albo nie podobać, więc już wam pokazuję, co kupiłam i jak wyglądają te próbniki. To są kolory, które właśnie kupiłam. Uparłam się, słuchajcie, żeby w końcu znaleźć wyspę Semilaca, bo jak szukam, to słuchajcie, nigdzie nie ma. Ogólnie to zawsze się na nie trafia, ale jak po prostu szukam, to nie, to nigdy nie ma i zawsze jest tylko Neonail, a ja się uparłam, bo mam tyle już Neonail, że chciałam właśnie Semilaca tym razem. No i widzicie, to są bardzo takie podobne kolory, neutralne, ale każdy jest inny. To jest w ogóle z tej serii 5 w 1. Pani jednak je zachwalała i stwierdziłam, że ja czasem mam ochotę na takie właśnie półtransparentne kolory, po prostu takie delikatne, które, wiecie, wyglądają na takie czyste paznokcie, ale niekoniecznie też umalowane. Czy on się jakoś nazywa? Nie. Nie, po prostu to jest tak, Extend 5 w 1. I wzięłam ten kolor 815. Czemu to się nie chce wyostrzyć? O, Delicate Mocha. Bo różowy mam, to stwierdziłam, że taki beżowawy właśnie też będzie ładnie wyglądał, to nie jest ładny, więc taki wzięłam. To jest właśnie kolor 004 Classic Nude i to jest właśnie kolor, który mam teraz na paznokciach. Także on pewnie w zależności od tutaj oświetlenia wygląda trochę inaczej, natomiast jest takim właśnie różowym, brudnym, ale takim bardzo ładnym kolorem. Bardzo mi się podoba, no i właśnie ja często w takich nie chodzę, ale jakoś tak ostatnio właśnie, tak jak mówię, mam ochotę na takie beże. W ogóle wydaje mi się, że zaczęłam umieć robić sobie paznokcie, więc ładnie mi to wychodzi. A pytałam was ostatnio na Instagramie w ogóle o frezarkę. Także wiele osób mi powiedziało, ale ja już sama nie wiem, co zrobić. Już sama nie wiem, bo czasami jak mam, słuchajcie, tak cienko pomalowane paznokcie, to pilnik naprawdę daje radę i ja w chwilę to zdejmuję. No ale jak na przykład mam taką bazę grubą, to już mi ciężko i wtedy myślę sobie, że albo frezarka, albo nigdy więcej go nie użyję. Dobra, kolejne dwa. To jest 914. To jest w ogóle chyba jakaś seria z tego, co mi pani powiedziała. Lakierów takich salonowych, więc one chyba jakby nie zawsze są do kupienia, no ale jak klient zapyta, to są, jakby czy coś, no już nie pamiętam, w każdym razie mam też taki i one chyba były droższe, ten i ten kosztują 40 zł, ten 5 w 1. I mam tutaj jeszcze Smoky Lila 225. Naklejka jest bardzo podobna, słuchajcie, do koloru, który ja już mam, chyba 193, bo to jest ta seria Business Line, no kiedyś była bardzo znana, taka, mają takie standardowe, fajne kolory właśnie do biura, trochę takie przybrudzone, takie delikatne, ale już wam pokazuję, jak one wyglądają, bo tak wyglądają moje próbniki. Uhu! Zrobiłam sobie dwa, jeden mam na Neonail, jeden na Semilaca, o i patrzcie, tutaj sobie właśnie zrobiłam te cztery, które właśnie teraz kupiłam. Więc one są po kolei. Tu jest ta właśnie Mocha, Delicate Mocha. Trochę mi się tutaj pomyliły numerki, ale to nic. Tu jest ten właśnie, o którym mam na paznokciach. I tutaj są te dwa pozostałe. Też aparat trochę, wiecie, przekłamuje te kolory, bo ten jest na przykład bardziej szary. Ten też jest bardziej szary. One są takie delikatnie jakby przybrudzone, wiecie. A tu mam resztę moich kolorów, które już miałam wcześniej. Także tutaj sobie podzieliłam, bo mam tylko kolory w zasadzie tych, słuchajcie, dwóch marek. Nic więcej nie mam, więc zrobiłam sobie po prostu dwa próbniki. Jeden na Semilac i ten jest na Neonail. Także nie wiem, czy chcecie jakiś osobny film o lakierach, co mam. Bo w tym momencie to jest wszystko, co mam. I tak. Może one też delikatnie, może delikatnie odbiegają, bo na przykład wczoraj, ale później jak sobie przyłożyłam paznokieć i w świetle, wiecie, w różnym świetle też lakiery wyglądają różnie. To jest też tak, że ta płytka jest biała, więc ona też delikatnie może tak, wiecie, albo podbijać, albo troszkę ten kolor tak niwelować, więc na paznokciach to też będzie troszkę inne, ale ogólnie o, tak to wygląda. Tu jest ta moja baza właśnie z Neonail, a tu mam właśnie tę bazę z Semilaca, więc widzicie, delikatna różnica między tymi kolorami jest. Jeden jest różowy, jeden jest beżowy.
Więc tak, no delikatne różnice są, ale ogólnie kolory są w podobnych tonacjach. Widzicie, takie szare, brudne raczej, albo właśnie neonowe, czerwone, czarne. Takie kolory, więc tak to wygląda. Cieszę się bardzo, bo to mi po prostu ułatwi, słuchajcie, wybór koloru czasami, bo nie wiem czasami, na co mam ochotę, nie wiem, co chcę, a teraz będę mogła sobie wziąć i zdecydować. Tak się nad czymś zastanawiam, bo jak byłam ostatnio w sklepie, to widziałam, że już były wystawione te wszystkie kurczaczki, jajeczka, jakieś takie rzeczy, wiecie, świąteczne, wielkanocne. I tak pomyślałam, kurczę, jakie to smutne jest, że nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę. Ja wiem, że to jeszcze jest do tego trochę czasu, chyba miesiąc, tak, do świąt, mniej więcej. Także nie wiadomo, ale też oglądałam jakieś wiadomości w internecie i no różnie to wygląda. I tutaj widziałam też jakąś wiadomość, że tak średnio, wiecie, to jest około 1,5 miesiąca radzenia sobie z sytuacją. Więc ciekawe, no ciekawe, jak to będzie, czy do tego czasu po prostu będziemy raczej zamknięci. No ciekawe, zobaczymy, zobaczymy. Wiecie co, w ogóle niektórzy też się przygotowali troszkę na taką sytuację, jak się śmieje. Znaczy, no wiecie, no bez przesady, tak, już nie można tego wszystko, znaczy oczywiście traktujemy to poważnie, natomiast jakby poczucie humoru nawet w takiej sytuacji też jest wskazane, bo ja na przykład śmiałam się, bo ja nie mam telewizora w domu, a w takiej sytuacji przydałoby się, no i na przykład ostatnio właśnie ktoś mi bliski kupił sobie nowy telewizor i tak się śmialiśmy, że no on się przygotował, no teraz przynajmniej może dobrze korzystać, cieszyć się z tego w domu, także fajnie. I tak pomyślałam, że to nie byłoby takie głupie naprawdę, bo wiadomości bym sobie jakieś obejrzała, jakoś tak, wiecie, bardziej była na bieżąco, powiedzmy, może, nie wiem, może tak mi się tylko wydaje. No i miałabym telewizor przede wszystkim. A druga rzecz jest taka, że bardzo dawno nie byłam u fryzjera i ja wiem, że to w ogóle nie jest teraz najważniejsze i nie chodzi o to, że ja w ogóle teraz już chcę iść i tyle, bo w ogóle nie o to chodzi. Tylko, że ja tak zwlekałam z wizytą i tak w ogóle stwierdziłam ostatnio, że już powinnam iść, bo jakby mniej więcej te 2 miesiące chodzę, ale ponieważ tak mi się podoba ten kolor, tak mi się podoba na przykład odrost, którego tak mam wrażenie nie widać, który tak ładnie wygląda i mam wrażenie, że to wygląda bardzo naturalnie, że mi to w ogóle nie przeszkadzało, ale teraz jak myślę sobie, że na przykład, wiecie, będzie możliwość pójść do fryzjera na przykład za miesiąc, no to też tak myślę, no to może trzeba było iść jednak wcześniej, to bym miała ładne włosy albo coś. Bo generalnie po prostu przychodzi taki moment, kiedy te włosy już nie wyglądają dobrze i się przetłuszczają, nawet jak po prostu są umyte. Więc to mnie tylko jakby martwi, ale na razie jest okej, więc tak, no. Tak właśnie też sobie pomyślałam, że słuchajcie, jak już na przykład wszystko otworzą, może być też tak, że na przykład już wiecie, jak będzie można wychodzić spokojnie z domu, wchodzić, nie wiem, do centrów handlowych, spotykać się, restauracje będą otworzone, to może się okazać, że na przykład już będzie wiosna, że już będzie ciepło po prostu, no, ale to dopiero początek tak naprawdę, to dopiero pierwszy weekend, kiedy jest taka sytuacja, kiedy trzeba, jakby trzeba już zostać w domu, no. Także tak. Wiecie, co ostatnio bardzo lubię robić? Sprasowywać sobie jeszcze raz kosmetyki. I teraz stwierdziłam, że przyszła pora jednak, żeby sobie sprasować ten cień, dlatego że jego już zostało tutaj niewiele, a chciałam właśnie mieć do niego łatwiejszy dostęp, bo jak zostaje tylko na tych, wiecie, końcach, na tych rogach, to bardzo ciężko się wydobywa te produkty, więc stwierdziłam, że właśnie sprasuję sobie ten cień. To nie jest idealnie, ale jest lepiej niż było. I sprasowałam sobie też puder, którego właśnie też ciężko się wydobywało, a nie chciałam pędzlem po prostu jeździć po tych metalowych elementach. Więc mam tutaj sprasowany puder z Bourjois. Więc takie rzeczy często robię, żeby mi się po prostu łatwiej używało kosmetyków. Ale powiem szczerze, że to jest taka frajda, kiedy mogę sobie tak rozrobić. Ja używam do tego właśnie takiego spirytusu. Takiego zwykłego, po prostu dolewam trochę, rozrabiam, odciskam i tak to się prezentuje, także potem mi jest łatwiej używać. To będzie chyba taki mały update, słuchajcie, mojej sytuacji balsamowej w tym momencie, jaka jest. A to też dlatego, że ostatnio doszłam do pewnych wniosków i zaraz Wam o nich powiem. To są wszystkie produkty do ust, które ja mam, które traktuję właśnie jako takie balsamy nawilżające, takie, które mają no, pomóc mi w momencie, kiedy mam przesuszone usta, więc tutaj mam ich kilka, tak jak widzicie, tutaj w tym opakowaniu właśnie też trzymam kilka takich balsamów. No i zaraz Wam powiem, który się u mnie sprawdza, który nie, czy je lubię, czy ich nie lubię. Powiem Wam szczerze, że no jest tego dużo. W ogóle mam taki cichy plan, że ja ogólnie bardzo lubię testować takie rzeczy, dlatego że bardzo rzadko znajduję coś, co po prostu działa, coś, co lubię i coś, co się u mnie sprawdza. Dlatego
no jakby częściej coś kupuję, co się nie sprawdza, dlatego tego tyle tutaj po prostu jest. Bardzo ciężko mi znaleźć coś dobrego. No ale właśnie dlatego też często testuję różne rzeczy, ale od jakiegoś czasu nie kupuję w ogóle tak naprawdę. I chyba od grudnia nie kupiłam żadnego produktu do ust, bo właśnie wiedziałam, że mam kalendarz z Lumen, więc nie chciałam tego robić. I jak na mnie to naprawdę długo, że nic nie kupuję, ale też właśnie chciałabym zużyć kilka rzeczy, więc w tym momencie ten stan tak wygląda, ale nieważne. Chodzi mi o to, że na tyle balsamów, ile mam, to powiem Wam szczerze, że naprawdę tylko kilka się sprawdza, dosłownie kilka. Nie wiem, czy je macie. Ja testowałam bardzo dużo. Ja wiem, że Wy mi często piszecie na przykład o balsamach Tisane, że są dobre, albo ten w słoiczku, albo taki Blistex. Ja je miałam, słuchajcie, i one na mnie nie działają. To nie są balsamy dla mnie. Ja nie wiem dlaczego, ale większość po prostu sprawia taki dyskomfort na moich ustach. Mi to przeszkadza. Nie lubię tych konsystencji, nie lubię tego, jak tak siedzą na po prostu ustach, więc jakoś dla mnie to one wcale nie nawilżają. To nie jest coś, czego ja szukam. Ale pokażę Wam kilka, które się sprawdzają, chociaż też nie są idealne. Dobra, zacznę może od tego, który tutaj najbardziej odbija wszystko, to jest Glam Glow. To jest fajny balsam, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie wygląda, bo on tak sprawia, że wygląda jak błyszczyk do ust trochę. Bardzo ładnie się świeci, nawilża, ma taki miętowo-słodki smak i zapach, więc bardzo przyjemny produkt. Natomiast no to też nie jest jakiś hit. To nie jest produkt, którego mogę używać codziennie, po drugie jest w takiej kulce, więc trzeba go wydobywać albo paznokciem, albo jakąś pacynką, albo takim patyczkiem do uszu na przykład. Różne są opcje, ale no to opakowanie nie jest zbyt wygodne i higieniczne. Produkt jest ok, ale to nie jest jakiś szał, to nie jest coś, czego mogłabym używać zawsze, więc jak go skończę, na pewno do niego nie wrócę. No i tutaj mam kilka innych, tak jak widzicie. To jest produkt, który jest spoko, ale też nie do końca. On działa przez jakąś chwilę, potem jest jak każdy tak naprawdę, więc niespecjalnie nawilża. Ten produkt bardzo lubię, bardzo mi się podoba, daje delikatny kolor. To jest taki błyszczyko-balsam, bym powiedziała. Pozostawia taki delikatny błysk na ustach, ale też nie nawilża jakoś super. Jest przyjemny, ale po jakimś czasie trzeba go znowu reaplikować. I to nie jest taki typowy balsam. To jest produkt, o którym Wam opowiadałam w filmie, a o tym w zasadzie zapomniałam powiedzieć w filmie, ale to jest produkt, który im dłużej go używacie, tym bardziej przesusza Wam usta. To jest niestety ten produkt. On jest super, bo ma fajny kolor, generalnie fajne opakowanie, taki produkt idealny do torebki. Ale mówię, im dłużej go używacie, tym bardziej przesusza usta. No, ja takich produktów nie lubię, nie toleruję, więc słabo, no słabo. To jest Carmex, który właśnie sprawdza się. Tylko, że on ma znowu taką typową dla siebie konsystencję, taką dosyć ciężką, taką osiadającą na ustach, więc on nawilża, on je otula, jak na przykład macie jakieś zajady, opryszkę, coś Wam się stanie, to jest produkt, który pomaga, dlatego, że on ma chyba kwas salicylowy też w składzie. Także jak coś Wam się dzieje, to go polecam, ale ogólnie też nie jest idealny. To jest produkt, który lubię i on się sprawdza. To on jest też bardzo taki gęsty, taki dopiero jak go nałożymy na usta i pod wpływem ciepła on tak naprawdę przez chwilę się właśnie rozpuszcza i on nawilża, on jest fajny. Też taka dosyć ciężka konsystencja, no i zapach owcy. Także no nie każdemu musi się podobać, no bo to jest czysta lanolina, ale generalnie jest ok, tego zapachu nawet nie czuć za bardzo, także jest do przeżycia. Później można sobie na to nałożyć jakiś inny produkt. Jest bardzo drogi, uważam. No ale właśnie działa. Jeżeli o to chodzi, to działa i nawilża. To jest Burt's Bees, naturalna marka. Kupiłam to w Londynie. Bardzo kiedyś lubiłam te produkty, ale też nic specjalnego. On jest taki bardzo, słuchajcie, konsystencja jego jest taka zbita, twarda. Jak się nałoży na usta, on jakby nawilża. On jakby nawilża, nawilża nam usta faktycznie, ale nie pozostawia żadnej warstwy na nich, więc takie jakby od środka są nawilżone, ale na zewnątrz takie dziwne, niby nawilżone, ale nie macie wrażenie, że nic na nich nie ma, więc niby brzmi jak ideał, ale wcale nie. Właśnie jest taki dziwny, po prostu jest taki bardzo twardy, jakby ciężko się go rozprowadza, więc no tak jak widzicie, słabo, nie? Słabo. Chwilę mi zajęło, żeby znaleźć produkt, który się u mnie sprawdza i naprawdę jest fajny. To jest ta pomadka z Alverde. O, właśnie taka. I ona jest naprawdę fajna, ona jest taka gęsta, fajna, taka kremowa, nawilża delikatnie, zostaje na tych ustach, ale to nie jest nieprzyjemne, to nie jest taka parafina. Bardzo fajny produkt i ten się u mnie sprawdza, więc tak naprawdę z tych, które tutaj mam, to powiem Wam, że to są trzy produkty, które są ok, a ta reszta jest, bo jest i chcę je zużyć, ale generalnie nie polecam jakoś. No i tutaj mam jeszcze kilka produktów, które właśnie tam sobie trzymam. I też Wam opowiem o nich tak pokrótce. Co ja tutaj mam? Mam na przykład produkt z MAC-a, Lip Conditioner Hydratant. I to jest produkt, który ma parafinę. Ładnie pachnie, ale no też specjalnie nie nawilża. Powiem Wam, że no jest słaby. U mnie się średnio sprawdza. Taki jest przyjemny na chwilę, ale tak naprawdę, żeby nawilżać na przykład cały dzień usta, to moim zdaniem nie nadaje się do tego. To jest produkt, który daje efekt takiego kremu Nivea.
więc taka, wiecie, ciężka, gruba warstwa białego kremu jakby na ustach, który potrzebuje chwili, żeby się wchłonąć, takiej dłuższej chwili. No i ogólnie po prostu jest biały na tych ustach, także no, jeżeli szukacie czegoś takiego, no to to jest to. To jest Origins i to jest taki balsamo błyszczyk, bym powiedziała. Produkt, który ładnie nawilża, który daje delikatny błysk, tak jak błyszczyk na przykład, ale on jest taki jakby, taki delikatnie jakby matowy. To nie jest taki produkt właśnie typowy błyszczyk, ale on jest właśnie taki pomiędzy. Ciekawy produkt, fajnie nawilża, no ale właśnie tak jak mówię, jest taki pomiędzy, więc on jest w miarę okej, tylko trochę tak się ciągnie jakby na ustach, tak zanim on się ładnie wchłonie, to chwilę też to trwa. To jest Laneige właśnie w takiej serii Grapefruit, w takiej wersji właśnie wyciskanej tutaj w takim opakowaniu. Powiem Wam szczerze, że no on jest okej, ale szału nie ma. To nie jest dla mnie produkt, za który po prostu warto od razu zamawiać i nie wiadomo co. Jest przyjemny, może też za mało go testowałam, ale używałam go jakiś czas i powiem Wam, no nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia, nie jest zły, ale też, żeby szał był, to niekoniecznie. No i tutaj L'Occitane, najładniejsze w tym opakowaniu, w tym produkcie jest opakowanie, niestety, bo ten produkt niby tutaj właśnie ma masłosza i powinien ładnie nawilżać, ale też niekoniecznie to robi. Także to jest taki produkt, który trochę siedzi na ustach, on też się trochę zachowuje właśnie jak taki błyszczyk, delikatnie błyszczący, delikatny balsam, ale bardzo delikatny, no i tak trochę nie robi nic, więc no to są moje właśnie produkty, z których powiem Wam, że tak naprawdę, no to mogę Wam te trzy polecić, a reszta to jest taka do zużycia, a i tak będę dalej szukała, słuchajcie, produktu idealnego, oczywiście, bo ja produkty do ust bardzo lubię. I lubię też po prostu jak są nawilżone, więc jakby mam takich swoich pewniaków, jak coś się dzieje na przykład, to często wracam do Carmexu właśnie, bo nie ma nic lepszego. Jak już czasami wiem, że no nic mi nie pomoże z tego co mam, to wracam do tego. Jest jeszcze jeden produkt BB, o, BB Różana. To są takie cztery produkty w tym momencie, które mi pasują, które są ok, ale tak jak mówię, no zawsze szukam czegoś lepszego. Może jest coś po prostu jeszcze lepszego, jeszcze fajniejszego, jeszcze lepiej działającego. Także jeśli tak, to dajcie mi znać, co to może być takiego. Ale pewnie większość już przetestowałam, a jak czegoś nie znam, to nie wiem, to może kiedyś się skuszę, jak zużyję właśnie kilka produktów z tych, to będę pewnie szukała czegoś nowego do testów. Dzisiaj na kolację obiad z dzieciństwa. Mama mi bardzo często robiła właśnie omlety. Także tutaj już zmieszałam sobie jajko z cukrem i ze szczyptą soli. Tu jest pokrojone jabłko. Do tego zaraz dodam mąkę, także takie właśnie kolacje czasami właśnie jadłam w dzieciństwie, także przypomnę sobie ten smak i akurat jest okazja, także zaraz połączę wszystko i smażę. Ale to już pięknie pachnie, powiem Wam. Taki piękny wyszedł omlet, także ja się zabieram teraz za jedzenie. Życzę Wam smacznego, jeśli coś jecie. Przyszła pora już na kolację, więc zaraz coś muszę wymyśleć i stwierdziłam, że przyjdę się z Wami po prostu pożegnać, bo dzisiaj planuję wieczór filmowy i tak jak Wam mówiłam wczoraj, nie oglądałam Znachora, mam nadzieję, że znajdę gdzieś go po prostu w internecie, będę mogła obejrzeć. I tak, dzisiaj wieczór filmowy, będzie Znachor, to on chyba trwa 3 godziny, więc to będzie długi wieczór, ale tak, stwierdziłam, że dzisiaj jeszcze pora na relaks, bo jutro zaczyna się tydzień i normalnie wiecie, pracujemy, tyle tylko, że w domu. Także ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Dajcie znać, jak tam u Was, jak Wy sobie radzicie w tej sytuacji, czy też pracujecie z domu, czy nie, czy jesteście gotowi na ten tydzień. Dajcie znać, trzymamy się, bądźcie zdrowi i tak, i damy radę. Także żegnam się z Wami, odezwę się jak tylko będę mogła, w miarę możliwości, po prostu, nie wiem, postaram się może coś nagrywać, zobaczymy jak to będzie, także trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie, pa.